A we wszystkim, z tej strony Pio. Możliwe, że słyszeliście już o tej serii Analog Horror. Jej fabuła jest inna niż wszystkie. Nie opowiada historii aniołów, demonów czy tajnych organizacji, a mówi o czymś bardzo realnym. O seryjnym mordercy, który zostawia za sobą obrazy przedstawiające jego ofiary. Oto seria o malarzu, autorstwa Urban Spook. Ma ona jednak bardzo duży problem. I nie przyszedłem tutaj ją stricte analizować, tak jak większość rzeczy na tym kanale. Na wstępie muszę was więc ostrzec, że ludzie nie kłamią i ta seria naprawdę przekracza wszelkie możliwe granice moralności i etyki, i akty przedstawione w niej zakrawają o przemoc i wykorzystywanie seksualne wobec dzieci, zoofilię, nekrofilię, tortury i tak naprawdę wszystko, co jesteście sobie w stanie wyobrazić. Dlatego oglądacie to na własną odpowiedzialność. Dla jednych jest to dzieło otwierające ciekawe pole do dyskusji, dla innych zaś zwykły torture porn, który wykorzystuje przemoc i gore tylko dla szoku, nie dostarczając widzom żadnej fabuły. Jednocześnie okazuje się, że to nie pierwsze takie dzieło tego autora. I to wszystko zdaje się być jednym wielkim czerwonym sygnałem alarmowym, że ten koleś ma nie po kolei w głowie. Jednakże uważam, że seria ta nadal ma jakąś wartość i niewykorzystany potencjał, może nawet zmarnowany potencjał at this point, dlatego na początku postaram się przedstawić wam część serii Urban Spook na tyle, na ile uznam to za komfortowe, a potem przejdziemy do kontrowersji związanych z autorem i wymieszam to z krytyką i przestrogą, czego nie robić tworząc historię analog horror. Pierwsze dwa materiały w serii puszczę wam w całości, żebyście zapoznali się z tym, co ma nam do zaprezentowania autor, i choć nie są one najbardziej kontrowersyjne ze wszystkich, nadal są dość szokujące. Pierwszy film w serii ma tytuł Twarze. W opisie filmów czytamy, że są one cyfrowo odtworzonymi kasetami VHS, które autor kanału znalazł w piwnicy swojego bloku mieszkalnego. 6 miesięcy temu policja odnalazła 3 obrazy, ukryte w opuszczonym magazynie, każdy zatytułowany po ostatnich morderstwach. Pierwszą ofiarą była Carla Gray, znaleziona z 36 ranami kłutymi na twarzy i usuniętymi wszystkimi zębami. Z tyłu obrazu wpisano tytuł Zęby Carly. Oto obraz. Drugą ofiarą była Jackie Graham, znaleziona utopiona, z 27 ranami kłutymi na kroczu. Nadal żyła, gdy była dźgana. Jej obraz zatytułowano Pływająca Jackie. Oto obraz. Ostatnią ofiarą był James Miller, znaleziony z odartą twarzą i podciętymi nadgarstkami. Autopsja wykazała, że James żył jeszcze przez kilka dni bez twarzy. Trzeci obraz zatytułowano Sekretna twarz Jamesa. Oto obraz. Dwa miesiące później znaleziono parę nowych obrazów, jednakże ich tytuły zdawały się nie korespondować z żadną znaną w tamtym czasie ofiarą. Oto obrazy i ich tytuły. Tom figura woskowa, sekretna twarz Lisy, wiszący Jimmy, Factoid Cory, Daniel po pożarze, ostatnie spojrzenie Jennifer, krzycz Maggie, krzycz. Po upublicznieniu sprawy i podzieleniu się wiedzą o obrazach w nadziei na uratowanie osób ukazanych na nich, policja otrzymała listownie 3 zdjęcia, każde z nich również zatytułowane. Zdjęcia zdają się przedstawiać ofiary: Jamesa Millera, Jackie Graham i Jimmy'ego. Dostajemy następnie prośbę o kontakt pod podany numer, jeśli ktoś wie coś na temat tej sprawy. A na koniec widzimy ostatni obraz, znaleziony 2 dni temu, zatytułowany Autoportret. Oto obraz.
Już od samego początku widzimy, że to zupełnie inna seria niż, dajmy na to, Don't Feed the Muse czy Mandela Catalog. Nie borykamy się tu z nadnaturalną siłą, a z seryjnym mordercą. Widzimy scenariusz, który potencjalnie może zaistnieć i spotkać każdego z nas. Jednocześnie morderstwa te odbywają się z takim okrucieństwem, że ciężko wyobrazić je sobie w innym miejscu niż na kartach internetowej fikcji. Seria o malarzu to przypadek najgorszego artbloka, jaki w życiu widziałem. Chłop nie wie co namalować, więc decyduje się mordować ludzi. Fabularnie póki co nie wiemy, jaki motyw ma nasz morderca, nie widzimy żadnych schematów i nie znamy tak naprawdę tożsamości większości ofiar. I tu pojawia się nasz pierwszy problem. Przez 6 odcinków, które aktualnie znajdują się w serii, nie dowiadujemy się niczego więcej o mordercy ani o świecie. Ta seria zwyczajnie nie ma fabuły. Jest to coś, czego obawiałem się na samym początku, oglądając te materiały i co potwierdził sam autor serii, Urban Spook. Spook sam malował wszystkie te obrazy i bezsprzecznie jest utalentowanym artystą. Tak samo sam komponował muzykę do każdego odcinka. Większość z tych obrazów powstała długie miesiące przed powstaniem serii. Spook nie robił ich z myślą o internetowym horrorze, a dopiero później zdecydował się wkomponować je w serię. Część z nich malowana była na potrzeby wyzwania artystycznego, Inktober na przykład. To sprawia, że seria o malarzu jest tak naprawdę bardziej galerią sztuki niż opowieścią, ale elementy tej opowieści nadal są problematyczne i całkiem źle wkomponowane w nią mimo wszystko. Jak już wspominałem, fabularnie nie rozwija się ona ani trochę i autor bazuje tylko i wyłącznie na szoku. Szok jest idealnym narzędziem, jeśli został zasłużony. Tak samo ciężkie tematy, drastyczne sceny i opisy aktów takich jak nekrofilia można umieścić w swojej serii, oczywiście w odpowiednim kontekście, ale jeśli zostają one rzucone od tak w liście wymieniającej najbardziej krwawe sposoby na śmierć, staje się to po prostu, lekko mówiąc, nietaktowne. Ale to tylko jeden z wielu problemów, które napotkamy jeszcze w tej serii. Mimo wszystko, planując ten film, starałem się i tak ją przeanalizować dokładnie i wyciągnąć fabularnie wszystko, co się da, chociażby to by była moja nadinterpretacja, tylko po to, żeby jakoś sobie usprawiedliwić, że może ta seria jednak ma jakiś sens. Nie, nie ma. Ale i tak spróbujmy to przeanalizować póki co. Mamy 3 ofiary, które zostały odnalezione, a także 7 obrazów, do których nie znaleziono żadnych ciał. Jedna potencjalnie ważna rzecz, o której dowiadujemy się w tym pierwszym filmie, to fakt, że akcja dzieje się w południowo-wschodniej Luizjanie, w Stanach Zjednoczonych, na co wskazuje numer kierunkowy telefonu, na który każe nam dzwonić policja. No i najważniejsza chyba rzecz, wiemy jak wygląda morderca i że bardzo chce się pochwalić swoimi dokonaniami. Tak jak o tym myślę, to też jest okropnie nierealistyczne, że policja nagrywa wideo, w którym od tak pokazuje zdjęcia ludzkich zwłok i potem mówi: hej, jeśli wiecie coś na ten temat, to zadzwońcie do nas. Drugi materiał zatytułowano Latarnia Morska. 4 tygodnie temu funkcjonariusz policji Bill Collins zaginął wraz ze swoją żoną i 2 córek. Bill uprzednio odnalazł ten obraz w swoim domu, nieświadomy tego, jak się u niego znalazł. Ponownie widzimy autoportret mordercy. Podczas przeszukiwania domu Billa policjanci znaleźli jedną z jego córek powieszoną na strychu. Miała dopiero 2 miesiące. I tutaj pozwolę sobie ponownie przerwać, bo znowu dotykamy problemu, o którym już wcześniej wspomniałem. To jest jedyny raz, kiedy w całości pokazuję wam opis tego typu w tej serii i następne materiały będę trochę cenzurował ze względu na komfort mój, wasz i wielkiego brata. Chciałbym powiedzieć, że Urban Spook bardzo dobrze operuje szokiem, zrzucając na widza coraz potężniejsze bomby, ale to kłamstwo, na które sam dałem się złapać oglądając te materiały po raz pierwszy. Z opisami tego typu jest jak z jumpscarami. Dosłownie każdy może do swojej opowieści w połowie wrzucić martwe niemowlęta, żeby zaskoczyć widza. Ale jeśli to są martwe niemowlęta tylko po to, żeby wywołać u widza szok, to po pierwsze jest to obrzydliwe i balansuje na skraju moralności, a po drugie nie służy całości serii. W sensie, nie charakteryzuje to nam nijak postaci mordercy, nie zawęża jego modus operandi, pokazuje tylko, że chłop zabija i torturuje, bo tak. A jeśli w twojej fabule coś się dzieje, bo tak,
to dosłownie widzowie nie stracą nic, jeśli to coś zostanie usunięte. To tak dla was na przyszłość, gdybyście chcieli robić jakąś serię w klimacie horroru kiedykolwiek. Ale jak sam autor się chlubi, będzie jeszcze gorzej. Yikes. Auto rodziny Collinsów odnaleziono 12 dni później nad oceanem. W środku policja znalazła obraz zatytułowany Aniołek o długiej szyi, Long-Necked Angel. Najmłodsza córka znaleziona na strychu miała właśnie na imię Angel. Poszukiwania zaprowadziły policję do opuszczonej latarni parę mil od auta. Latarnia nie była w użytku od dobrych paru lat. Na jej drzwiach wejściowych namalowano czerwony, abstrakcyjny obraz przedstawiający twarz. Oto obraz. W środku znaleziono zwęglone zwłoki zaginionego nastolatka, Daniela Williamsa. Policja następnie wkroczyła do tuneli pod latarnią. Tutaj znaleziono dwa kolejne ciała, należące do Jennifer White i jej córki Lisy White, które zaginione były od 7 miesięcy. Ostatecznie policjanci znaleźli wilgotną beczkę, z której wydobywał się okropny odór. Wypełniona była zmasakrowanymi kośćmi i ciałami, które okazały się należeć do reszty rodziny Collinsów, Billa, jego żony i starszej córki. Testy wykazały również obecność ekstremalnego stężenia amfetaminy. Wokół beczki znaleziono porozrzucane zdjęcia przedstawiające ostatnie chwile przed śmiercią rodziny Collinsów. Oto zdjęcia. Zniekształcone zdjęcia Collinsów z nienaturalnie wyłupiastymi oczami, szerokimi uśmiechami i prześwietlonymi twarzami ukazują się naszym oczom. Jednak szybko ustępują czwartemu zdjęciu z nieznaną twarzą, której bardzo daleko do podobnego uśmiechu. Oto malarz. Morderca, który wcześniej zaprezentował nam się w autoportrecie. Jego zdjęcie miga na ekranie. Ten film jest dosłownie tym samym co pierwszy, przy czym odpowiada nam na przykład, co się stało z niektórymi ofiarami z odcinka pierwszego. W latarni morskiej znaleziono zwęglone zwłoki Daniela Williamsa. Jego obraz, Daniel After the Fire, widzieliśmy tuż przed chwilą w filmie o twarzach. Tak samo matka i córka, Jennifer i Lisa White. Lisa została pozbawiona twarzy, a Jennifer przedawkowała amfetaminę, tak samo jak reszta rodziny Collinsów. Nadal nie wiemy nic na temat motywu mordercy, ale widzimy, że w jakiś sposób zapowiada wcześniej, czego zamierza dokonać. Zostawił u Billa w domu swój autoportret, chwilę przed jego zaginięciem. Wiemy teraz na pewno, że ma dostęp do dużej ilości amfetaminy i jest w stanie skutecznie odurzać swoje ofiary. Pojawia się też kwestia tego, kiedy morderca maluje te wszystkie obrazy. Czy jest to forma zapowiedzi danej śmierci, czy może uwiecznienie już dokonanego czynu? Obrazy znalezione w pierwszym odcinku zdają się tuż poprzedzać wydarzenia z drugiego, w którym ginie rodzina Collinsów po znalezieniu autoportretu. Jednak Lisa i Jennifer, namalowane na tych obrazach wcześniej, zaginione były już od 7 miesięcy, więc nie wiem, czy autorowi się tutaj trochę pieprzy chronologię, czy on w ogóle miał na myśli jakąkolwiek chronologię. Aktualnie więcej przemawia zatem za tym, że malarz sporządza swoje dzieła po tym, jak już dokona morderstwa. Następny odcinek o tytule W ścianach. Pozwolę sobie jedynie streścić, bo tutaj dowiadujemy się, że obraz Factoid Corey z pierwszego odcinka tak naprawdę opisywał 11-letniego chłopca. Dostajemy opis bardzo brutalnego potraktowania ciał zarówno Corey'ego, jak i jego siostry Margaret z insynuowanym wykorzystaniem seksualnym obojga. Tors Corey'ego i dolna część ciała Margaret nie zostały nigdy odnalezione, a materiał wizualnie sugeruje, że górna połowa ciała Corey'ego żyła dłużej niż reszta. Druga połowa filmu jest nieco mniej odrażająca. Tydzień przed ich zaginięciem, Corey został wezwany przez dwójkę przyjaciół, aby spędził godzinę w odludnej chatce niedaleko Tiger Lake. Corey rzekomo samotnie wszedł do środka, trzymając aparat fotograficzny, podczas gdy jego przyjaciele czekali na zewnątrz. Po zaledwie 4 minutach chłopak wybiegł z krzykiem, mówiąc, że zobaczył jakąś twarz. Według jego przyjaciół lewe ramię Corey'ego było bardzo posiniaczone. W trakcie oględzin policja znalazła szafę w chacie, która łączyła się z pustą przestrzenią w jej ścianach.
Aparat Corego znaleziono na ziemi w środku tej przestrzeni. Oto co było na jego kamerze. Widzimy zdjęcia ścian i ciemnych korytarzy. Aż w końcu natrafiamy na zdjęcie. Zdjęcie znanej nam już twarzy malarza. Widzimy jego charakterystyczne wyłupiaste oczy i długie włosy. Ta twarz uważana jest za połączoną ze zniknięciem Corego i Margaret Beck. Ponownie proszeni jesteśmy o kontakt z poniższym numerem, jeśli rozpoznajemy tę osobę. I film kończy się. Z jednej strony ten materiał daje mi to samo poczucie niepokoju i odrazy co Czarny Telefon. Film z ubiegłego roku, który też podejmuje tematykę porwań dzieci, znęcania się nad nimi i sugeruje potencjalnie seksualne podłoże motywów mordercy. Temat jest jednak podjęty bardzo odpowiedzialnie i sam film uważam za jeden z lepszych horrorów ostatnich lat. Z drugiej strony widzę tutaj znowu losowe rzucanie flakami i wykorzystanie nieletnich, przypominające mi creepypasty z ubiegłych dekad, takich jak Lolita Slave Toy czy flaki, skupiające się tylko na szokowaniu czytelnika i skrajnie odrażających i niemoralnych czynach. Co tym bardziej jest przykre, bo widać tutaj próbę dodania jakiejś konkretnej akcji w drugiej połowie filmu. Moglibyśmy całkowicie usunąć opis tortur nad dziećmi i skupić się tylko na chacie przy jeziorze. Czy morderca w niej mieszkał? Dlaczego podążył za Corym do domu? Co go motywuje? Nadal nic o tym nie wiemy i dostajemy tylko straszne obrazki, bez żadnych poszlak. Wracając jeszcze do creepypast, ponownie to nie tak, że nie da się wykorzystać gory i tematów tabu w swojej historii. Seria Sprzedawca Bólu cała poświęcona jest osobie, której zawodem jest torturowanie ludzi na zlecenie. Jednak przedstawiona jest z perspektywy cynicznego, sarkastycznego bohatera, efektywnie czyniąc te opowiadania czarną komedią. Dostajemy też wgląd w jego psychikę i motywację, co czyni go człowiekiem i jak wyglądała jego przeszłość. Mimo że sprowadzane to zostaje w większości wypadków do puenty główny bohater kocha tylko pieniądze i dlatego torturuje ludzi, to i tak jest to faktycznie zabawna puenta. Inna kwestia, mniej oparta na etyce działań autora, to co zrobi dalej? Skoro już w drugim odcinku opisał morderstwo niemowlaka, a w trzecim wykorzystanie dwóch 11-latków, jeśli głównym celem autora jest tylko i wyłącznie zaszokowanie widzów, jak długo może stawiać wyżej poprzeczkę, aż nie stanie się to groteską? Okazuje się, że dowiemy się już niedługo, bo już niedługo naprawdę przesadzi. Oczywiście samą kwestię moralności tego materiału i całej serii pozostawiam wam, bo wiem, że są osoby, którym się ten horror podoba i ja z początku też podchodziłem do niego całkiem bezkrytycznie. Muszę jednak zwrócić uwagę na problematykę sytuacji, bo jeśli takie serie otrzymują większy rozgłos, bo na przykład ludzie piszą mi w komentarzach, żebym zrobił film na ten temat, a Urban Spook został dostrzeżony przez wielu twórców, zarówno na YouTubie, jak i w sferze artystów, takich jak Charcoal Man, którego uwielbiam za obrazy, które dotyczą SCP-4666 Ulmana, to źle to wpływa na spojrzenie na wszystkich twórców analogowego horroru. Przeanalizujmy sobie jeszcze na koniec ten odcinek pod kątem ukrytych i niedopowiedzianych rzeczy, tak jak przystało już na świra od ARG i horrorów, żeby dać znowu szansę tej serii i wymyśleć coś na poczekaniu. Ten odcinek upewnia nas jeszcze bardziej co do lokacji, w której dzieje się akcja serii. Po wyszukaniu Tiger Lake w Stanach Zjednoczonych Ameryki natrafiłem na trzy miejsca. Jedno w Waszyngtonie, drugie w Minnesocie, a trzecie na Florydzie. Nie jest to jakiś szokujący wynik, bo jakby korzystam tylko i wyłącznie z Google Maps w tym momencie, ale jednak gdy wyszczególniłem Luizjanę jako miejsce docelowe, również trafiłem na trzy różne miejsca. Dwa wskazujące na rzekę i kanał w okolicy osady o nazwie Polska, naprawdę coś takiego się tam znajduje, a trzecie na jezioro Tiger Lake w dość odludnym miejscu w stanie Luizjana. Żadne z tych miejsc zdaje się nie odpowiadać obrazowi na filmie, więc albo ja za mało szukałem po mapkach w okolicy, albo Spook nie chciał wskazywać na konkretne miejsce, albo nie miał tego w ogóle zaplanowanego i wymyślił coś z dupy na poczekaniu. Jednak jeśli miałbym strzelać w coś pokrywającego się z numerem kierunkowym telefonu, który dostaliśmy, to strzelałbym w jezioro w Luizjanie, bo wreszcie przypadków miejsce te zdają się być zbyt blisko ludzi i w ogóle cywilizacji, nazwijmy to. Mam wrażenie, że morderca chowałby się właśnie na totalnym zadupiu takie jak to.
Tu też pojawia się kwestia tego, co on tam w ogóle robił. Czy to była jedna z jego baz wypadowych, takich jak latarnia morska, czy może malarz jest jakimś nadnaturalnym bytem i pojawia się tam, gdzie akurat może kogoś zaciukać. Czy może po prostu Urban Spook naprawdę niczego tutaj nie zaplanował i pomyślał, że akurat straszne będzie dodanie chatki nad jeziorem, więc to zrobił. Poszlaka. Detektyw Sean Kane pomagał policji w odnajdywaniu ofiar połączonych z paroma obrazami. Ostatnie ciało, które znalazł przed zaginięciem, było ciałem Toma Harrisa. Zabójca wspiął się po rurze na trzecie piętro i wszedł do jego mieszkania przez okno sypialni. W salonie odnaleziono górę utwardzonego wosku. W jej środku znajdowało się ciało Toma Harrisa. Powodem śmierci było uduszenie się przez wosk. Tomowi odcięto powieki i ramiona. W środku góry woskowej odnaleziono jeszcze jedno trzecie ramię. Nadal nie wiemy, do kogo ono należy. Widzimy następnie zdjęcie przedstawiające Harrisa zatopionego w wosku. Tydzień później detektyw Sean Kane zaginął. Jego sąsiedzi zadzwonili na policję, gdy przez 9 godzin z rzędu słyszeli, jak pies Kane'a głośno szczekał. W środku policja odkryła odrażającą scenę. Nogi psa zostały połamane. Mimo odwodnienia i ogromnego bólu, suka nadal żyła. Z sypialni do kuchni prowadziły ślady krwi. Jedyną poszlaką, jaką policja odnalazła, była cyfra 2, którą Sean, zdaje się, celowo namalował na framudze drzwi, używając własnej krwi. W sypialni Seana znaleziono nowy obraz, ewidentnie przedstawiający detektywa. Oto obraz i jego tytuł. Człowiek w rurach. Zabójca dostał się do domu Seana przez piwnicę. Na szczęście ten zainstalował w domu parę dni wcześniej kamerę monitoringu. Mimo że została zniszczona, udało jej się uchwycić zdjęcie sprawcy. Oto zdjęcie. Ten i następny materiał, o dziwo, dają mi jakąś nadzieję na przyszłość tej serii, bo oprócz flaków i moralnie wątpliwych decyzji artystycznych, mamy również, nie uwierzycie, namiastkę fabuły. Niestety, nadal mam wrażenie, że ta fabuła jest wyciągnięta kozie z dupy i Urban Spook dosłownie wymyślił coś na poczekaniu, tylko żeby usprawiedliwić pojawienie się większej ilości flaków. Ale i tak poświęciłem temu czas i rozpisałem całą analizę, żeby choć dać mu cień szansy. Zacznijmy od początku. Skompletowaliśmy już prawie wszystkie ciała z odcinka pierwszego. Tak, ta seria tak bardzo normalizuje morderstwa i tortury, że wypowiadam się o nich jak o Pokemonach, co już nie jest fajne. W tym materiale poznaliśmy los Toma Harrisa, Toma figury woskowej. Znaleziony w górze woskowej z jednym dodatkowym ramieniem oprócz jego dwóch odciętych. Nie wiem, na ile to możliwe i na ile sensu ma ta teoria, ale wydaje mi się, że ramię to może należeć do Corey'ego. Jego tors nie został nigdy odnaleziony, a po wybiegnięciu z chatki przy Tiger Lake na lewej ręce miał siniaki. Ręka w wosku jest ewidentnie lewą ręką. W sumie nieważne, czy ta teoria ma sens. Ważniejsze, czy ma sens to, że morderca wspiął się na trzecie piętro niezauważony i w jaki sposób przetransportował tam górę wosku. Czy Tom był wytwórcą wosku, a może, nie wiem, hobbystycznie kolekcjonował kartony świeczek w schowku? Nigdy się tego nie dowiemy. Jakkolwiek na pierwsze pytanie możemy sobie odpowiedzieć tym, że morderca po prostu jest naćpany amfetaminą 24 na dobę, tak woskowa góra to jeden wielki plot hole.
Z pierwszego odcinka został nam tylko powieszony Jimmy, którego zdjęcie morderca dosłał później policji. Ciała nie odnaleziono. Morderca dostaje się do domu detektywa, który pomógł policji w sprawie i jego również zabija. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo jego ciała nigdy nie znaleziono i tak naprawdę jedyne, co może nam wskazać na jego los, to obraz Człowiek w rurach. No właśnie, tu zaczyna się pierwsza nieścisłość. Wszystkie obrazy jak dotąd tytułowane były imieniem i sposobem śmierci danej osoby. Tutaj nie mamy imienia, jedynie określenie Człowiek w rurach. Czyżby to było niedopatrzenie ze strony Urban Spooka, czy może celowy zabieg? Pewnie to pierwsze, biorąc pod uwagę, że nasz twórca nie planował tej serii ani trochę. To już kolejny przypadek, w którym malarz zabiera się za osoby związane ze sprawą morderstw. Policjant Bill Collins, a teraz detektyw. Nie widzę szczególnego motywu do atakowania akurat tych osób, ale to jedyny widoczny schemat póki co, który później powtórzy się ponownie. Najważniejsza nieścisłość pojawia się jednak pod sam koniec. Zdjęcie mordercy. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to nie jest ta sama osoba, która dotychczas malowała obrazy. Ten człowiek zdaje się mieć na sobie jakiegoś rodzaju maskę albo uśmiechać się bardzo nienaturalnie, podczas gdy oryginalny malarz ani razu się nie uśmiechnął. Nie widzimy również jego długich włosów. A co najważniejsze, dlaczego próbowałby zniszczyć kamerę? W końcu sam stworzył sobie autoportret i go upublicznił i w każdym z dotychczasowych odcinków robił sobie zdjęcie i zostawiał je na miejscu zbrodni. Tutaj przechodzimy do tytułowej poszlaki tego odcinka. Krwawej liczby 2, namalowanej przez Shona. Czyżby wskazywał, że morderców rzeczywiście jest dwóch? Świadek. 3 dni temu zgłoszono zaginięcie Tiny Rosenberg wraz z jej chłopakiem i młodszą siostrą. Jej chłopak, Jack Stryker, chciał zabrać Tinę na wycieczkę po południowym wybrzeżu z okazji jej 20 urodzin. Flora Rosenberg, młodsza siostra Tiny, również została zaproszona na tę wycieczkę. Dostajemy zdjęcia całej trójki, przy czym zdjęcie Jacka zdaje się migać. To na pewno nie będzie miało później znaczenia, nie przejmujcie się. Auto Jacka znaleziono 2 dni temu w lesie. W środku zaobserwowano ślady szarpaniny. Znaleziono również obraz. Flora, kwiecista twarz. W trakcie przeszukiwania auta policjanci usłyszeli krzyki z głębi lasu. Po dotarciu do źródła krzyków znaleźli okaleczoną Tinę przywiązaną do drzewa, bez rąk i stóp. Nie jestem może asem z biologii, ale chyba powinna się była wykrwawić do czasu, że znalazła ją policja. Obok niej znaleziono Florę, jej siostrę, której twarz morderca rozbił młotkiem. Tina powiedziała policjantom, że morderca nadal jest w okolicy, jednak nie byli w stanie nikogo znaleźć. Gdy wrócili do auta z kolei, trafili na kolejny obraz, zatytułowany Długi Jack. Jacka nie odnaleziono po dziś dzień. Następnie dostajemy emocjonalne zeznanie Tiny na temat tego, co wydarzyło się tamtej nocy. Obudziła się w aucie. Jacka nigdzie nie było, ale słyszała, że ktoś się zbliża. Następne, co pamięta, to bycie przywiązanym do drzewa. Ktoś coś jej wstrzyknął. Słyszała, jak jej młodsza siostra woła ich mamę. Tina wspomina, że pamięta szepty i jej twarz. Na koniec dostajemy rysopis mordercy, zgodnie z opisem dziewczyny. Czyli tak jak sądziłem na samym początku, mordercą przez ten cały czas był Johnny Depp. Sprawa zamknięta. Okropnie bawi mnie, jak ten odcinek z jednej strony daje nam namiastkę jakiejś fabuły, a z drugiej wsadza sobie kij w szprychy i pokazuje, jak nieumiejętnie jest to robione. Nie powiecie mi, że nie wyobraziliście sobie, jak policja wraca do auta i znajduje kolejny obraz, a morderca chwilę wcześniej speedrunuje malowanie obrazu, żeby tylko im go zostawić i tak ścigają się w kółko, jak w jakimś Scooby-Doo czy, nie wiem, w Tom i Jerry.
No, jakby szanujmy się. To samo jak morderca wnoszący kilogram wosku na trzecie piętro wspinając się po rurze. Od razu pierwsze, co wam się nasuwa na myśl zapewne, to że Jack stoi za tym morderstwem. W końcu jego zdjęcie dziwnie mrugało. Nie znaleziono jego ciała, a Tina powiedziała, że gdy się obudziła, to nigdzie go nie było w okolicy. Plus wygląda naprawdę podejrzanie, jakby był co najmniej dwa razy starszy od Tiny. Trochę sus. Plus ma na nazwisko Stryker, a ja oglądałem X-Menów i wiem, że to nie jest nigdy dobry znak. Problem jednak w tym, że z opisu Tiny wychodzi na to, że to nasz malarz naprawdę zabił Florę, a nikt inny. Z jej zeznań wiemy również o tym, że ktoś jej coś wstrzyknął. Morderca ma może dostęp nie tylko do amfetaminy, ale również innych środków odurzających i paraliżujących. Mamy w tym momencie parę możliwych opcji co do tego, co się wydarzyło. Oczywiście możemy przyjąć podaną nam narrację, że Jack rzeczywiście został zabity i nabito jego głowę gdzieś na pal w jakimś odległym miejscu, nie wiem. To byłoby najprostsze. Co jednak jeśli Jack jest tym drugim mordercą i jedynie pomaga malarzowi? Jest to tylko prosty domysł na podstawie mało konkretnych wskazówek, ale warto go zapamiętać na później. Szeroki, bogato uzębiony uśmiech zdaje się pasować do postaci, którą widzieliśmy na kamerze w odcinku Poszlaka. Oczywiście istnieje też niezbadana przeze mnie opcja, że malarz nosi skórę swoich ofiar udając inne osoby, bo wiemy już dobrze, że ma tendencję do zdzierania z ofiar ich twarzy i tego typu rzeczy. Aktualnie pewni jesteśmy jedynie tego, że to malarz zabił Florę i okaleczył Tinę. Rysopis ma tak samo wielkie, wyłupiaste oczy i uniesiony jeden kącik ust. Świnie. Nie pokażę wam tego odcinka w całości, nie ma mowy. Jakkolwiek dwa wcześniejsze miały jakąś namiastkę fabuły, to tutaj Urban Spook robi to samo, co wcześniej w odcinku z Corym. Tak jak się teraz nad tym zastanawiam, widzę pewien schemat. Dwa odcinki, w których dostajemy niewiele przekraczającej granice rzeczy i trochę nowej fabuły, i potem jeden odcinek, w którym robi się coś naprawdę obrzydliwego. Wątpię, żeby to był celowy schemat, ale still. W tym odcinku trafiamy na farmę policjanta Iana Forda i jego żony May, którzy zaginęli jakiś czas temu. Sam tytuł, Pigs, świnie, nawiązuje do tego, że pigs to właśnie pogardliwe określenie na policjantów po angielsku. U nas są psy, a u nich są świnie. To wpisuje się ponownie w MO malarza, o którym mówiłem wcześniej. Z jakiegoś powodu zdaje się atakować szczególnie policjantów. Pozwólcie, że teraz szybko wam streszczę, co się dzieje, omijając najgorsze szczegóły. Ze stodoły dobiegał ogromny smród. Znaleziono tam żonę Iana, która zmarła przez obrażenia wewnętrzne. Obok niej leżał martwy na atak serca koń, który przedawkował Viagrę. Mówi wam coś ksywka Mr. Hands? Tyle wam powinno wystarczyć, jeżeli o to chodzi. W mleczarni znaleziono zakrwawiony materac, a dookoła cytrynian sildenafilu, zużyte bandaże i opakowania penicyliny. Ktoś tam mieszkał przez jakiś czas. Gdzieś tam w okolicy znaleziono też głowę córki Forda, Fiony. W drugim boksie w stodole znaleziono poprzyczepiane do ściany głowy świń i twarze różnych ofiar, które wcześniej zebrał malarz. Po środku boksu natomiast leżała ogromna świnia, w której brzuchu zaszyto policjanta Iana Forda. W siodlarni znaleziono resztę ciała córki Iana i parę obrazów, pokazujących całą rodzinę i dużą ilość innych ofiar. Tutaj chciałbym w sumie zwrócić uwagę na to, że jakkolwiek muzyka we wcześniejszych odcinkach była naprawdę bardzo dobrze dobrana i klimatyczna, tutaj jest po prostu okropnie głośna i wkurzająca, groteskowa wręcz. Temat też pada już bardziej pod groteskę. Ile razy można pokazać człowiekowi coś szokującego bez fabuły i nadal być zaszokowanym? Szczerze, teraz staje się to bardziej wkurzające i śmieszne niż cokolwiek innego. Tak samo obrazy totalnie nie trafiają. Może niektóre z nich byłyby spoko okładkami albumów, ale w tym momencie po prostu odpadam, sorry. Pod koniec filmu dostajemy informację, że znaleziono jeszcze dodatkowo podniszczoną kasetę niedaleko stodoły, a na niej było to wideo. Czyli w sumie mamy potwierdzenie, że drugi morderca to Jack, albo coś, co nosi skórę Jacka. Zauważcie podobieństwo względem obrazu Długi Jack i zdjęcia z kamery w domu Kane'a. I tu na chwilę obecną seria się kończy. Czyli mamy 6 odcinków, w których każdy z nich rzuca w nas flakami i dowiadujemy się, że jest morderca, a może i nawet dwóch.
I to tyle. Jedynym, co ratuje serię Urban Spook, oprócz bezkonkurencyjnie pięknych grafik, to temat, jaki podejmuje, czyli seryjny morderca, w przeciwieństwie do sił nadnaturalnych. Przez to, jak przyziemny to temat, jego powaga w naszych oczach trochę usprawiedliwia naginanie etyki autora. Ale nie zmienia to faktu, że to pokaz ładnych obrazków na czarnym tle i napisy opisujące chore gówno. YouTuber Minaxa w materiale krytykującym serię o malarzu podnosi argument, że tak naprawdę seria ta mogłaby dziać się w dzisiejszych czasach i nie być analog horrorem. Autor korzysta tutaj z medium horroru analogowego tylko dlatego, że to aktualnie popularne i nie daje tutaj nic od siebie. Co nie uważam koniecznie za złą rzecz, ale faktycznie, większość horrorów analogowych korzysta z tego medium dodając dużo od siebie, a przynajmniej tworząc historię w sposób, który jest dopełniany przez setting. Dobra, to teraz kwestia autora. Dla wszystkich, którzy uważają, że opisywanie wykorzystywania seksualnego dziecka, zoofilii i wszystkiego, co znajduje się w tej serii, jest moralne, etyczne, bo to fikcja, nawet jeśli znajduje się to bez kontekstu, tylko żeby zaszokować widza, okej, jestem w stanie to zrozumieć. Jeśli ta seria nadal jest czymś, co lubisz, też w porządku, to nic do tego nie mam. Chcę tylko zwrócić uwagę na to, że Urban Spook robił takie rzeczy już od dobrych 11 lat. Po znalezieniu jego innego kanału na YouTube, Urban Slog, czyli pseudonimu, do którego przyznaje się na większości social mediów, znajdziemy dużo krótkich animacji, w których żartem bez puenty zazwyczaj jest pedofilia, seks, cycki, morderstwo... Już wiecie, o co chodzi. Widać w nich na przykład duży wpływ takich autorów jak David Firth, tworzący serię Salad Fingers, ale mimo wszystko większość z nich jest tym samym, co widzimy w serii o malarzu. Więc jeśli pokaz slajdów z serią odrażających opisów sposobów na śmierć to horror, to zakładam, że gość wycinający innemu dziurę w plecach i następnie ruchający ją to komedia. Tak, dosłownie, on ma taki film. Osobiście ponownie uważam, że szok nie zawsze jest dobrym zamiennikiem innych emocji. Na Twitterze widać, że Urban Spook nadal uważa, że ten film jest najlepszą rzeczą, jaką zrobił w życiu, więc chyba nie ma zbyt dużego progresu w tej kwestii u niego. Też mam wrażenie, że Spook albo usuwa swoje tweety, albo po prostu nie korzysta za dużo z Twittera. Jeden z usuniętych tweetów Urbana przytacza w swoim filmie Minaxa, wcześniej przeze mnie wspomniany. W nim to Urban mówi wprost, że hej, jeśli nie lubisz szok kontentu, to nie oglądaj, bo ja nie mam limitów i będzie tylko gorzej. No tak, fani Urban Spook, oglądający film po raz pierwszy i ogarniający, że to nie 2 godziny czarnego ekranu, który wyjaśnia fabułę filmu białym tekstem z obrazkami co jakiś czas. Odpowiedź Urban Spooka? Hejterzy Urban Spook, kiedy horror został zrobiony, by być przerażający. Kolego, nie wiem, czy powinieneś używać akurat tego obrazka. Inne interakcje twitterowe Urban Spooka też są bardzo ciekawe. Wracając na chwilę do porównania do Davida Firtha i Salad Fingers. Od razu wpadło mi inne porównanie do gościa, który nazywa się Ben Will, który lata temu też robił bardzo niepokojące animacje i w sumie nadal się tym zajmuje. Tylko że ponownie wydaje mi się, że Urban Spook ma podejście a la 16-latek piszący creepypastę o Jeffie the Killerze. Nie wie, co tak naprawdę jest straszne we wszystkich historiach, którymi się inspiruje i uważa, że garść flaków i odrażających opisów zrekompensuje brak fabuły. Salad Fingers czy animacje Bena Will typu Val 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 albo Henry Eats będę zawsze wspominał jako klasyki surrealistycznego horroru, który mimo swojej dziwaczności naprawdę intryguje. Jeffa the Killera i Sonic X'e nie wspominam w taki sposób. Na domiar złego, jak możecie się domyślić, Urban Spook sprzedaje merch w postaci kwadracików swoich obrazków naklejonych na czarną koszulkę. I oczywiście mamy tutaj obraz przedstawiający Corego albo Angel. Jakkolwiek moglibyśmy podyskutować co do granic etyki w sztuce, to tutaj nie powinno być dyskusji, to jest po prostu straszne. Darian Quilloy, autor serii Vita Carnis, też sprzedaje swój merch. Ale nie masz przy tym z tyłu głowy cały czas, że o, ta postać zmarła z przedawkowania amfetaminy, albo o, ten obraz przedstawia spopielonego nastolatka, albo o, ten obraz przedstawia zgwałconego 11-latka, potrzebuje to mieć na swojej koszulce. Tak się po prostu nie robi.
Mam wrażenie, że takie akcje prowadzą do tworzenia hermetycznych społeczności bardzo specyficznych osób, wychowywanych na wczesnym New Grantsie albo często przeglądających tablicę B na 4chanie. Mimo wszystko, nie mówię, że musicie się zgadzać z moją opinią na temat serii. Ja pewnie nadal będę ją śledził z nutką nadziei, że się rozwinie jakkolwiek, ale póki co wstrzymałbym się z jakimkolwiek silnymi opiniami w tym temacie, bo jest o wiele więcej naprawdę godnych uwagi serii niż Urbanspook w tym momencie. Tak czy siak, niezależnie co sądzicie o samej serii, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Zostawcie pozytywną ocenę, jeśli tak, a jeśli jesteś tutaj nowy, to zachęcam do subskrypcji, bo oboje wiemy, że i tak tutaj wrócisz. Jeszcze dzięki serdeczne dla wspierających kanał, bo bez was ten film by na pewno nie powstał. Ja jestem Pio, to było Urbanspook, do zobaczenia kiedyś.